Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Angelika jest. Nie wiem, czy Angelika chciała się połączyć, ale jak chcesz, to możesz się połączyć. Chyba przez przypadek coś kliknęłaś. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj będzie. Oprócz nas dwóch. Może ktoś dołączy jeszcze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chwilkę jeszcze poczekam. To tak w sumie spontanicznie. U nas się rozpadało. Rozpadało się. Taka burza była i tak w sumie piątek po południu i tak nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i myślę, chyba sobie coś popiszę, bo dawno tego nie robiłam, albo tak się zbieram i nie mogę zacząć i pomyślałam, czemu nie włączyć kamery. Więc dzisiaj jakiegoś takiego planu nie mam. Tak jak napisałam, to jest... tak pomyślałam, że pomyłkowo coś nacisnęłaś. Także dzisiaj nie mam żadnego planu. To jest taki spontan, tak jakbym sobie teraz usiadła i zaczęła coś tam bas grać, więc pomyślałam, że podłączę kamerę bez żadnego jakiegoś tutaj przygotowania. Tutaj mam taki pokrowiec na braszpenę i chyba sobie będę dzisiaj pisała. Pisała małymi braszpenami, chyba pentelem będę pisać. Agata Drost jest. Ale niespodzianka. No właśnie, bo widzę, że niektórzy już się tak pomalutku zjeżdżają z wakacji i coś tam tworzą i u nas dzisiaj akurat taka brzydka pogoda się zrobiła, burza. I tak pomyślałam, siądę sobie. Aha, i w ogóle chciałam podziękować Angelika za wczorajszą rozmowę, że sobie tam troszeczkę popisałyśmy. Jakoś mnie tak to podbudowało, że chyba warto coś tam czasami robić. Jak jakieś dźwięki w tle będą, to piję wodę. Przepraszam, jak będzie słychać. No, więc potrzebujemy tylko papier, jakieś braszpeny i będziemy po prostu tak małymi kroczkami sobie coś tutaj zaczynać, bo o, widzę, że Monika jest. Monika pisała, że robi kulfony, więc jak masz ochotę, to dzisiaj możemy sobie troszeczkę coś potrenować. Dobra, witam Was dziewczyny. Kto ma akurat tak spontanicznie czas, to może się dołączyć, podpatrzeć. Dzisiaj nie będziemy robić nic nowego. Ja też muszę Wam przyznać, że bardzo teraz wiele tygodni tak naprawdę nie pisałam. Coś tam czasami, nie wiem, ostatnio coś takiego konkretnego to robiłam kartki. Nie, zaproszenia na urodziny, to tam takie pojedyncze słowa tylko pisałam. A tak to naprawdę nic nie robiłam. Troszkę w Procreate pracowałam, ale Procreate to jest co innego niż trzymanie braszpena i takie pisanie na żywo. Więc też miałam sporą przerwę, więc nie tak wszystko leży jak leżało, więc trzeba do tego troszeczkę powrócić, może sobie poćwiczyć, więc możemy to możemy wspólnie wrócić do nałogu, że tak to nazwę, nie? Dobra, tak jak mówiłam, zawsze gdy zaczynamy, oczywiście, że można zacząć pisać litery, to nic nie przeszkadza, żeby zacząć pisać litery, ja może to zbliżę. Tak, będzie na dole. Można oczywiście pominąć rozgrzewkę i zacząć od razu pisać litery, a później całe wyrazy, ale one nie będą ładne. Więc warto sobie rozgrzać przez chwilę rękę, nadgarstek i poprowadzić te cienkie i grube linie, zanim przejdziemy do alfabetu. Dobra, no to ja sobie tutaj będę tak bazgrać. Najpierw grube linie. Może ma ktoś ochotę się dołączyć do live'a i tak sobie pogadać. Może być bez obrazu, ale z dźwiękiem. Fajnie by było. Tak i do góry, bez nacisku. Tych takich kresek też nie lubię ćwiczyć. Jak już, to wolę ćwiczyć jakieś takie, wiecie, jakieś ślaczki bardziej wolę ćwiczyć niż te kreski. Co tam jeszcze było? Nie pamiętam. Odwrócone, normalne U. Tak.
Naprawdę nie pamiętam, co tam jeszcze było. Takie sprężynki. One są jeszcze fajne. Tak. Można oderwać lekko rękę i znowu. Oderwać i znowu. Tak, to samo, ta sama sprężynka, tylko jakby na odwrót. Teraz zacznę od dołu, nacisk bez nacisku i nacisk bez nacisku, nacisk i bez nacisku. Dobra. Angelika, ty się wczoraj pytałaś, skąd jest ten alfabet w napisie Hokus Pokus. No ja każde litery zazwyczaj jakoś modyfikuję, raz piszę tak, raz tak, więc nie mam tam konkretnego alfabetu do tego. Tak czasami wychodzi. To raczej były takie normalne litery, jak zazwyczaj piszę. Tak, troszeczkę. Można rozgrzać rękę, ja sobie troszeczkę pozmieniam też brush peny, bo też... Tymi dawno nie pisałam, tymi większymi, to jest akurat Zik Kure, tak. Jeżeli chodzi o moją kolekcję brush penów, to nic nowego u mnie, nic nie kupowałam. Staram się nie kupować już, tylko korzystać z tego, co mam. Wprawdzie wychodzą ciągle jakieś nowości, ale tak naprawdę... Wiecie, wszystkim można pisać, a złej baletnicy. Więc naprawdę można się skoncentrować na dwóch, trzech może modelach. W sensie, że wielkościach końcówek i na nich działać. Więc nic nowego u mnie. O, Paulina jest. Witaj, Paulina. To tak dzisiaj spontanicznie. Dzisiaj się nie nauczysz nic nowego. Ja sobie po prostu tak bazgram dzisiaj. No właśnie, pisałam wam, że na YouTubie stuknęło mi 1000 obserwatorów i tak się jakoś ucieszyłam z tego powodu, bo to taka magiczna liczba na YouTubie. Na innych kontach społecznościowych to może nie jest jakiś taki przełom, po prostu no 1000 jak 1000, a na YouTubie po prostu włączają bardzo dużo funkcji. Jeżeli jest się takim małym użytkownikiem, to tam nie ma się zbyt wielu funkcji, a po przekroczeniu 1000 osób tam można dodawać jakieś takie posty, jak na Instagramie, po prostu cała paleta takich dodatkowych możliwości się uaktywnia, więc dlatego się cieszę. Będę mogła coś innego jeszcze tam robić. A o tym nie lubię pisać. Znaczy w sensie nie lubię pisać takimi dużymi, wolę pisać małe litery. Małe w sensie małe wielkościowo. Dobra, tym sobie popisałam, to jeszcze dawno, o, tombołami to już nie pisałam. Też to było mi. Za nimi nie przepadam, bo są duże litery. Ale go sobie zostawię, później będziemy alfabety troszeczkę pisać, może ten i gdzieś miałam addingi. Tutaj. Ten jest taki fajny pomiędzy, nie taki duży, a nie mały. To jeszcze jest przed wakacjami, bo Paulina widziałam, że wróciłaś, albo że miałaś wracać. Angelika pisała chyba, że w Zakopanej nad morzem byłaś, czy jesteś z powrotem. A reszta jeszcze przed wakacjami, czy już po wakacjach? Jak tam u was? Widzicie, już trochę szybciej. O, ten jest fajny, bo mało nim pisałam i końcówka jest jeszcze nie popsuta. Fajnie się pisze. Ten jest fajny. Nówka nieśmigana. Tak się przynajmniej czuję fajnie.
Ach, nowy brush pen, takie końcówka jest niepopsuta jeszcze, to się super pisze. Dobra, to sobie troszeczkę już tutaj. Ja już napiszę, że niestety po. No ja też po, ale w sumie przed jeszcze raz będą. Ale sporo osób miało w lipcu, tak zauważyłam. Przynajmniej z tymi, co miałam kontakt. Dobrze, to teraz może zaczniemy od alfabetu. Nie wiem, będę pisać małym, dużym. Jakimi dzisiaj piszecie brush penami? Albo powiedz, czy ktoś odkrył jakieś nowe modele może? Czy coś nowego macie? Paulina wróciła w niedzielę. Leci dalej w to. O, tutaj mi zasłania, nie mogę przeczytać. Paulina, później doczytam. W sumie tak z nowości, jeżeli ktoś naprawdę się interesuje, muszę sobie lampkę inaczej postawić, jeżeli ktoś się interesuje nowościami, to widziałam, że są nowe Karin alkoholowe. Przynajmniej na niemieckim, dalej taki cień dziwny, przynajmniej na niemieckim rynku bardzo promują je. Brush peny, Karin alkoholowe i bardzo dużo projektów dziewczyny robią. Sponsorowane oczywiście wpisy są, więc wiadomo, ale nic innego nowego nie widziałam. Jest ok teraz ze światłem? Zik, Koko, Iro. Nie znam. Nie znam, nie znam. Chyba dobrze, że nie znam. Dobra. Nic nie widać. To był bardzo duży cień. Się nie przygotowałam ze światłem. A tak? Milt Linery, moja nowa miłość. Milt Liner. Ale to jest zebry? Coś? Czy to jakaś jest firma? Nie, nie znam. To piszcie najwyżej, czego nowego używacie. Ja rzeczywiście nic nie kupowałam. I tak nawet te Kariny, bo wiecie, jak ktoś pokazuje, jak włączycie gdzieś Instagram i co trzeci post widzicie te same flamastry, to tak w sumie fajne, może kupić. Tak przez chwilę nawet mnie korciło, ale tak później cały czas sprzątam teraz moje biurko i szafki i tak myślę, no po co mi to? Po co mi to? I zazwyczaj jak kupię coś nowego, to wiecie, dwa, trzy napisy zrobię, czy tam jakieś projekty i później, a wracam i tak do tego samego, nie? Wracam zawsze do pętli, do endinga i w sumie tym samym ciągle piszę. Więc zaczęłam sobie mówić, że nie, ja ich nie potrzebuję. Dobra. Ja dzisiaj tutaj za bardzo jakoś nie tłumaczę, bo to jest naprawdę takie na spontanie i w sumie i tak bym siadła i bym coś tak sobie bazgrała. Więc kto ma ochotę, może poćwiczyć ze mną. Możecie coś innego też pisać. No jakby jakieś było jakieś konkretne pytanie, to mogę coś jeszcze napisać. Bankowe, jak każde alkoholowe. No właśnie te projekty, co dziewczyny pokazywały, takie piękne. No ale właśnie to na tym to polega. Wypuszczą jakieś brush peny czy jakieś pisaki. I influencerki je dostają, mają zadanie zrobić fajne projekty, pokazać, żeby ludzie to kupowali, nie? No wiadomo, że na pewno są fajne, ale no kurde, ile można? Zresztą pewnie też widzicie swoje magazyny, tak? Ile tego jest i no i po prostu no po co tyle tego wszystkiego? Na bank. Jak mi się tu jakiś wypisze czy coś, to ja kupię sobie znowu pętele na przykład, nie? Czy czarne Fudenosuke. Lubię małymi pisać w sumie. Najfajniejsze są. W sensie, że można w notatnikach pisać, nie? A na tym nam zależy, żeby gdzieś te napisy też w zeszytach umieszczać. A Angelika pisze, poproszę B. Aha, duże B miało być, nie? To coś pomyślimy. Kinga jest, albo zajrzała na chwilkę. Pamiętam, wzięła ślub w tym roku. Monika ci robiła kartkę. Kasia Paciuszkiewicz, które to litery? Które to litery? Ten alfabet jakoś tak go piszę na spontanie. Po prostu piszę normalne litery i
Tam, gdzie ma być cienka kreska, to jest cienka, gdzie gruba, to gruba, więc tutaj nie robię żadnego konkretnego alfabetu. I śmierdzące, no, alkoholowe. W sumie nie mam żadnych alkoholowych. Chyba. Nie. Dobra. Teraz chyba bez tej lampki jest nawet lepiej, nie? Nie robią się jakieś takie dziwne cienie. Ja tutaj jakby nie lecę jakimś jednym schematem, tylko chodzi mi o to, żeby rozruszać trochę rękę, nie? Że nie robię to, żeby każda litera była taka sama, czy żeby cały ten alfabet był taki sam, tylko chodzi mi bardziej o rozruszanie ręki. Jotka i znowu. Jotka L. Chodzi mi rzeczywiście o sam ruch. Jakby tu nie jest celem alfabet, tylko ta droga przez ten alfabet jest dla mnie celem. Jeśli ktoś ma może ochotę się połączyć tutaj, audio, nie musi być z kamerą przecież, to jak najbardziej, RSTU. Widzicie, teraz już zaczynam bardziej bąsować. Tak, dobra, to jeszcze może duże litery. Tak, chyba B zazwyczaj pisze duże. Angelika. Tak jakoś nudno. Gruba krecha. Cienka, gruba. I ten mały, ten brzuszek tutaj na dole robię zazwyczaj taki malutki. Tak. Bez większego zastanawiania się to jakoś tak bym napisała, nie? Ale pewnie można jeszcze jakieś warianty porobić. A takie klasyczne. Nawet nie wiem. Chyba tak. Nie, ale ja piszę zazwyczaj tak. 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 A, B, C. D też podobnie trochę jak B, że coś takiego robię, nie? Ale to też się zmienia. To w zależności od całego wyrazu, jak on wygląda, też czasami tak piszę. I teraz też E. Tak musi być. Jak jeszcze piszę tak czasami, chyba było. Tak. Jak piszę G, duże, nie wiem. Chyba tak. Tak? Chyba tak najczęściej, tak. Agata pisze, że pakuje rower na bagażnik i w drogę. Miłego wieczoru. Udanej podróży, gdziekolwiek jedziesz. G. A, chyba tak zazwyczaj pisze. No, jakoś tak. Dwie krechy, ciach. Chyba tak niektórzy piszą, nie wiem. Albo tak. Nie, takie szkolne też może być. I zazwyczaj też robię taką zwykłą krechę. Albo tak. I jotka. Tak. I później tak. Tutaj ta nóżka, nie? Jotka. L. Też różnie. Albo tak. Czasami tak.
Ale to te zawijasy, to wiecie, nie? To zależy już od całego wyrazu, jak on jest napisany, więc wtedy albo są, albo ich nie ma. M to już klasycznie, prawie zawsze tak samo, tak? Samo tylko duże N. Tak, albo. Już nie pamiętam, jak to pisałam. Tak. Bo tak, tutaj. Tak. Coś w tym stylu. I oczywiście na samym początku, jeżeli zaczynacie, to o wiele wolniej trzeba prowadzić te kreski. Ja tutaj czasami widzicie, że tak śmigam, ale na sam początek lepiej to wolniej. To z czasem dojdziecie też do tego, że też szybciej będziecie pisać brushpenami. RS. Jak się takie szybkie ruchy robi, to te cienkie kreski są te takie fajniejsze, takie płynne. RST. Takiego. Dobra. Okej, no to ręka chyba rozgrzana i będziemy pisać całe wyrazy. Albo może jeszcze taki alfabet bardziej fikuśny. Taki już typowo bouncingowy, że będą litery skakały. Tylko sobie wezmę jakiś fajny brush pen. Taki w miarę nieużywany, żeby końcówka była fajna. Też biorę pędzel. Tak, to ręka rozgrzana i teraz już można sobie fajnie pobąsować. Okej. No i tutaj jest ta wstążka taka większa, fajniej to wygląda, ale też zależy od anatomii wyrazu, bo jak mamy jakiś taki wyraz, że to się jakoś nie zmieści, to też tak nie napiszemy, nie? I też widziałam, że tutaj jak są te takie ogonki, może jeszcze taka wskazówka, bo często widzę, jak dziewczyny piszą i się, no może są dwie szkoły, jak to pisać tutaj te ogonki, ale zauważyłam, że niektórzy piszą te ogonki tak, no w sensie, że mają na przykład tutaj i później robią tak, coś takiego. No nie wiem, według mnie to jest o wiele trudniejszy ten ruch taki, żeby go fajnie wykończyć, dlatego ja polecam, może spróbujcie, może też Wam się ta metoda bardziej sprawdzi, żeby to robić tak, że sobie coś takiego robicie, a tutaj później możecie sobie tym dowolnie wywinąć, nie? Tak jak to F też tak zrobiłam. Tak, tak i tutaj później można, nie? A jakbyście miały to zrobić już tak od razu, to jest to moim zdaniem trudniejsze, nie? Pewnie też można rękę wyćwiczyć, ale mi się bardziej ten taki na pół sposób sprawdza, żeby to dawkować sobie, nie? Tak samo litera H, ja ją robię tak, że robię tak, tak, tutaj sobie zostawiam i później ewentualnie już się zastanawiam, jak, w zależności jakie to były litery i wtedy sobie tak to prowadzę, nie? Coś takiego. F nie podoba mi się jeszcze, więc jeszcze potrenuję. Chodziło mi tutaj o ten zawijas taki, żeby był lepszy. I tutaj też później można, nie? Tutaj G. Widzicie, nie robię czegoś takiego jak w tym klasyku. Chociaż tutaj też troszeczkę zmieniłam, ale nie robię... No u mnie takiego G raczej nie zobaczycie, że będzie tak napisane, nie? Raczej tak. Czasami jest to trochę może nieczytelne, jeżeli się to pojedynczo tak patrzy na to, ale jak jest później w wyrazie całe napisane, więc oko to rozczyta, nie? Wiecie, jak jest, jak oko 2-3 wyrazy z przodu, z tyłu rozczyta, to cała reszta jest jakby, idzie jak po maśle. Paulina pisze, że nie umie F, małe F rozumiem, tak? Czekaj, tak robię, tak, puszczam rękę zazwyczaj, rzadko robię to jednym ruchem i później coś takiego, nie? I tutaj sobie później
też wyjeżdżam w zależności, co tam było przed tym, nie? Jak ten ogon wygląda u mnie. Ale zazwyczaj właśnie tak. Tutaj dopuszczasz, puszczasz rękę, ten ruch raczej sobie z nim poradzisz i później coś takiego. Ciach. Jeszcze raz. No widzisz, też dawno nie pisałam, tutaj te litery też są takie nie do końca, ale można potrenować, nie? F. Pomogłam? Mam nadzieję, że... Dobra, jeszcze raz to G pokażę. Tak. Właśnie tutaj z tym, tak? Do góry i... Coś takiego. Fajnie to wtedy wygląda. Tak. I tutaj widzicie, ta kreska jest tak fajnie wygięta na bok. Paulina pisze, a dobra, jeszcze raz. Tak, puszczam i jak mam dobrze rozjechaną, już tak, znaczy w sensie rozruszaną rękę, to też to robię jednym ruchem, ale to jak teraz widzę, nie wychodzi jednym ruchem, więc muszę to rozbić na kawałki, nie? Ale zazwyczaj to tak by było i ciach, ciach. Nie? Tylko pamiętajcie, jak macie jakiś wyraz i te poprzednie litery są w miarę tak normalnie napisane, to nie ma sensu świrować z jedną literą i ją jakoś tak przesadnie ozdabiać, nie? Bo wtedy musi być jakaś równowaga w całym wyrazie. Bo to będzie dziwnie wyglądało, nie? Dobra, F, G, H. H już też pokazywałam, ale jeszcze... Tak, tutaj podjadę. Tak i tak, coś takiego, nie? Średnio wchodzi. No i tutaj też można się bawić tym, tutaj tą pętelką. Nie? Może też tak iść. No to czasami, no widzicie tak jak piszę, czasami piszę jedną literę 3-5 razy, aż mi się jakaś tam w końcu spodoba i wtedy przy niej zostanę, nie? Pewnie też tak robicie. No czasami trzeba po prostu testować, nie? No. Trochę połączenie jak G i F. No, coś takiego. Tak.
Tak, nie? Coś takiego też robiłam w F. Teraz nie poszło. Tak. Nie, bo Q jest coś takiego, więc w sumie tu chcemy ten ogon jakoś lepiej narysować. Więc tak. Nie przejmujcie się, że czasami pojedyncze litery są nieczytelne. One później w wyrazie z całym są czytelne. Oko rozczyta. Czasami nie umiem tutaj tego ogonka zacząć w R. Lepiej jak jest tak. Albo można tak. Pamiętam, że go spisałam. Tak, chyba. Angelika, jesteś tutaj jeszcze? Chciałam coś ci powiedzieć. Do Twoich liter. Więc napisz, czy jesteś, to ci powiem. Dobra. A jesteś, dobra. Wiesz co? Wczoraj widziałam to, co napisałaś, te twoje potrawy, tam były chyba placki, nie? Słodycze. I zauważyłam, że miałaś na przykład, nie wiem, jakieś słowo i miałaś, na przykład na końcu miałaś K i później miałaś i z tą kreską robiłaś takie coś, nie? Że, no nie umiem tak dokładnie odtworzyć, ale to, jeżeli chodzi, to dziwnie trochę wyglądało, bo tutaj z przodu, jak miałaś jakąś literę, już nie pamiętam. Przypuśćmy, to by było truskawki, tak? Nie pamiętam wyrazu. I to troszeczkę nienaturalnie wyglądało, że ten ogon taki był bardzo taki przesadny, nie? Że jakby fajnie wygląda, jak masz wyraz, jest równowaga w nim, tak? Żeby to było wszystko takie wyważone. Czyli jak chcesz zakończyć jakiś wyraz właśnie taką pętelką ładną, to dobrze by było, żeby ta pierwsza litera w wyrazie też taką pętelką gdzieś się zaczynała, tak, żeby była taka równowaga. To jest ważne, że mamy jakiś wyraz. Tak. To zobacz, tu się tworzą takie różne dziury w nim. Tak, takie miejsca wolne. Więc jeżeli chcesz coś wykończyć jakimiś takimi pętelkami, to fajnie to będzie wyglądało, jeżeli te pętelki będą w miarę symetryczne, żeby początek wyrazu i koniec wyrazu był podobnie, nie? Że na przykład tutaj bym dodała coś takiego, a u ciebie widziałam, że była jakaś litera, coś tam było i na końcu na przykład, nie wiem, Y miałaś i też było coś takiego długiego, nie? Więc ta równowaga była zachwiana, że ten wyraz był jakby tutaj, coś tam, coś tam, coś tam i tutaj tak wyskakuje i jakby... Nie? Zawsze pamiętaj, waga ma być wyważona, nie? To jest takie już dla zaawansowanych. To mi się tylko troszeczkę rzuciło w oczy, że nie były wyważone tak do końca te wyrazy pojedyncze, nie? A tak poza tym to super. Dobra, mamy litery, to może będziemy pisać już wyrazy jakieś. Agres napisz.
tam było wczoraj? Hokus pokus chciałaś widzieć, nie? Jakoś tak chyba miałam to napisane. Tak. Muszę sobie okno otworzyć, bo wcześniej była burza i wszystko było zamykane, a teraz się zrobiło gorąco. W pokoju. Czemu to napisać? Gdzieś miałam Edinga tutaj. No, zdecydowanie dużymi dawno nie pisałam. O, witaj, Ania. Hej, hej. Co jest w ogrodzie? Wiśnie było, się skończyło. No, zobacz, Angelika tutaj w tym wyrazie tak pociągnęłam ten ogon jakoś tak już automatycznie i wtedy dla równowagi tutaj z lewej strony to samo, nie? O, Kinga pisze, ale fajnie, dawno już nie pisałam, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy, pozdrawiam. No też właśnie, to takie spontaniczne dzisiaj, więc żadnych nowości nie będzie. To jest takie na rozruszanie się, ja też muszę się rozruszać. Wiśnie jeszcze raz napiszemy. Praca w grupie jednak motywuje, nie? Jak się z innymi pracuje, to jakoś tak inaczej. Wiśnie, to drugie wiśnie mi się bardziej nawet podoba. Więc czasami jeden wyraz trzeba kilka razy napisać, nie? To nie jest tak, że coś od razu za pierwszym razem wychodzi idealnie. To nawet jeszcze ta ręka tak lepiej poszła, chociaż bardzo podobnie, ale jakoś minimalnie ładniej. Minimalnie ładniej. Ręka musi się przyzwyczaić do większego pisaka, nie? Sam cały czas teraz pierwsza pół godziny praktycznie małymi tylko. Tak. Nie? Tutaj się starałam już nie łączyć się wszystkich wyrazów ze sobą. Te osoby, które częściej ze mną na letter party były, to wiecie, że ja jestem fanką, jak nie wszystkie litery ze sobą są połączone, bo to wtedy też tak troszeczkę fikuśniej wygląda, wiecie, tak inaczej, nie? Więc nie ma co zawsze na siłę ich łączyć ze sobą, tylko szukać takich momentów, gdzie można coś nie połączyć ze sobą. Jak tutaj na przykład, nie? Właśnie zauważyłam litera I, R też fajnie wygląda, żeby je nie łączyć jakoś tak na siłę, nie? Chociaż to też zależy od wyrazu, ale bądźcie odważni i próbujcie nie łączyć liter ze sobą wszystkich. Takie pojedyncze przerwy są fajne. Czekajcie, może w tym agreście jeszcze coś zrobimy inaczej? Tak jak mówiłam, rozkręcam się, widzę, czuję, że ręka się rozkręca, nie? Jednak już trochę piszemy dzisiaj, 40 minut prawie, więc... zaczyna się dziać w końcu. Wydaje mi się, że tutaj trochę za małe te litery pisałam, nie?
No, a to co tutaj w tym wyrazie te, nie? Tutaj mamy agrest, no i to te, tak aż się prosi, żeby ten ogon tutaj, tą kreskę trochę przedłużyć. To zobacz, Angelika, to wtedy tutaj nie jadę w prawo z tą kreską jakoś tak przesadnie, tylko widzisz jakoś tak już automatycznie w lewo, żeby, nie? Żeby to nie było takie zachwiane mocno, nie? I tak jest tutaj, trochę się dużo dzieje, ale chyba wydaje mi się, że przez to, że to G trochę takie jest na dole, więc jest ta równowaga w miarę. Nie, ale w tym wypadku nie robię tego jakoś mocno na prawo, tylko idę z tym na lewo. Intuicja to po prostu, jak wiecie, piszecie, to już tak zaczyna wam się wydawać, że tak to fajnie wygląda optycznie. Dobra, agres, wiśnie. Jakieś takie krótkie słowa, żeby nie było dużo rzeczy i wiecie, tych polskich takich dziwnych liter. Co tam jest jeszcze w ogrodzie? Lawenda teraz kwitnie. Zobaczcie, co tu zrobiłam. Tutaj starałam się, żeby każda litera, albo przynajmniej jakiś tam co drugi element liter, zachwiał się w inną stronę. Zobaczcie, tutaj było w tą, szło, tutaj też, a tutaj już w poszłam w tą bardziej. Takie są rozjechane, nie? Bo wiecie, lepiej wyglądają litery, jak ogólnie są pochylone w jedną stronę wszystkie, ale jeżeli w miarę nam się uda, że to będzie jakoś tak naprzemiennie, nie? Można zrobić tak, później coś takiego, to wtedy też to fajnie wygląda jako całość, nie? Tutaj w tym N też troszeczkę tak minimalnie poszło w tą stronę, chociaż jest bardziej prosto, ale wiecie, o co chodzi, że nie wszystko się chwieje w prawą, tylko jest troszeczkę w prawą, tak do góry, lekko w lewą, nie? Że taki chaos jest. Nie wiem, powiedzcie mi, co o tym myślicie. Podoba wam się tak, jak tutaj jest, że jest trochę tak na przekór? Bo mi się coś takiego bardzo podoba. Tutaj mogłam jeszcze z tym D też bardziej w lewo pojechać. Ale fajnie, ciekawie. Lawenda, może jakimś innym. Teraz biorę tombą. Tombą też już wieki nie pisałam, więc będzie ciężko, czuję coś. Zaczniemy. Też spoko wyszło. Sobie wezmę cienkopis. Nie, cienkopisy gdzieś poprzekładałam sobie. Tutaj mam teraz. Zobaczcie, chyba piątą kartkę dopiero zapisałam, znaczy dopiero, w sensie do piątą kartkę zapisałam i dopiero coś tam fajnie zaczęło wyglądać. Jak się długo nie pisze, to trochę tam rękę trzeba rozruszać. Dlatego te rozgrzewki, nie? Wiecie, jak zaczniecie pisać, jest wyzwanie, jest jakieś hasło i zaczynacie pierwszy wyraz, nie wychodzi, drugi nie wychodzi, no to widzicie, jak to jest. Trzeba trochę rękę rozruszać i to tak wtedy... Jest coraz lepiej.
tak teraz sobie myślę. Mamy teraz takie fajne czasy, że będąc w domu, mam ochotę poletteringować z innymi, włączam kamerę i mogę coś takiego zrobić bez wychodzenia z domu. Po prostu, wiecie, takie mam ochotę. Może ktoś będzie, nie? Będzie, nie będzie. Się teraz tej lawendy tutaj uparłam, ale patrzę, może coś wyjdzie fajnego. Lawenda. Trzeba by było gdzieś na Pinteresta zajrzeć, jak się lawendę rysuje, ale może wyjdzie jakoś tak z pamięci. Wiem, że jest fioletowa. Takie ma. Mam chyba, ja mam nawet gdzieś narysowane. Jest. Patrzcie. To jest też braszpenami tutaj. Rozmazany braszpenem i farbą. Znaczy nie farbą, pędzlem. No, jakoś tak podobnie wyszło. Tutaj jakąś taką wstążkę. Patrzcie, bo ja właśnie tak się zastanawiałam, jakby wpleść tą lawendę tutaj w te litery, bo one są dosyć spore i żeby te pojedyncze elementy teraz z nich zrobić też jakby lawendę, nie? Żeby ona była w literach. Ale tak jakoś nie pamiętałam, jak wygląda. Tak z boku ją namalowałam. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Tutaj, żeby w tych literach było. Jakoś tak. Teraz pewnie sobie popsuję wszystko, no ale dobra. I będzie może nieczytelne. Ale może jakaś kreatywna dusza tutaj spośród Was wymyśli fajny patent, jak tutaj tą lawendę fajnie wpleść w ten napis. Tutaj znowu. No, mamy lawendę. Malinę pisała Paulina. Może taki ma malinowy kolor. Malinę. Muszę popracować na tym M, bo ciągle piszę takie samo i ono mi się nudzi. Jakieś fajne M. To fajnie nam wyszło. Dzisiaj jak wzięłam pierwszy raz tego braszpena do ręki, to mówię, ale mi się źle nim pisze, taki wielki. A teraz jak już się ręka rozruszała, to fajnie nawet. Wy w ogóle piszecie to samo, co ja, czy co innego piszecie? Co tam piszecie w ogóle? No tak. Bez celu, bez planu. Nie wiem, czy widać ten cień, ale na żywo widać. Nie, ta druga, ta fajna. Ten fajny napis, podoba mi się. Porówki.
czarne jagody. To samo, ok. Borówki. To sobie przećwiczę borówki. Jak to by napisać, żeby ładnie było. Nuda. Nie podoba mi się. Minimalnie lepiej. Tu jest niefajnie, że tutaj zaczęłam trochę niżej, później było tak, tak, później tym zjechałam w dół, tu w dół, jakby nie ma, no chociaż tutaj tak jest krzywo, więc nie widać tak do końca, ale wiecie, jakbym linię poprowadziła, to by było to widać, że jest krzywo, nie? W sensie, że nie ma tej takiej fajnej równowagi, że niżej, wyżej, tylko w linii i później jadę w dół. Bo jakby nie miałam pomysłu od razu na ten napis, nie? Ania pisze, że fajny dobór kolorów do owoców. No właśnie, tak mówię, muszę zmieniać te pisaki, nie? Żeby nie pisać ciągle tym samym, tylko zmieniać, więc nawet kolory zmieniam, pisaki, borówki. Ale tu może jakbym trochę niżej pojechała w B, tutaj coś, bo ta tu odtąd nawet fajnie wyszło ta końcówka, ale tu ten początek jeszcze nie. Za duży ogon, nie? Znowu nie ma równowagi. Tutaj ogon, tutaj jest bez ogona. Może tak minimalnie. Tego ogona tutaj. Dobra. To tutaj trafią jeszcze borówki. Teraz napisałam inaczej, bo... Dobra. No trudno. Inaczej wyszło niż ćwiczyłam. A tu mam ciemniejszą. Druga końcówka jest w nich ciemniejsza. Też można trochę pocieniować.
Co tam jeszcze napisać? Porzeczki nie chcę pisać, bo ma RZ. Nie lubię tych liter. Porzeczka. W sumie tak dużymi nie pisałam. Agrestu, a też fajne słowo. Nie mam żółtego. Nie, agrest jest taki żółto-zielony. Jest też czerwony agrest. Agrest. Tylko dużym braszpanem teraz piszę, nie? Wcześniej pisałam małym 100 razy. Oj, to te takie skromne strasznie wyszło. Nie pojechałam w dół. A G, fajnie wyszła, a rest taka. Tak biednie, skromnie. Ten jest ciemniejszy. Nie to samo? To dziwne. I róże sknociłam. Już taka wyszła. Jakoś tak beznadziejnie. Mogę róże napisać fajnie. No bym zrobić jakiegoś fajnego połączenia z O i Z. A nie napisała, żebym rozpoczęła dużą R. Właśnie tutaj już było trochę lepiej. I tutaj z tym sobie nie umiem poradzić, widzicie? To takie beznadziejne wychodzi. Jakby to napisać?
Nie umiem tym pisakiem. Wiecie, złej baletnicy to musi innym. No i nie wiem, jak to zrobić, bo tutaj jak nie połączę, to będzie beznadziejnie wyglądało, nie? Może wam jakoś fajnie wyjdzie, mi nie wychodzi. A spróbuj to drugie Z, pisze Paulina. To masz na myśli? No właśnie, ale ja go nie lubię. Nie lubię tego Z. No w sensie, że ono mi się tak nie podoba strasznie. Poddaję się, nie umiem napisać słowa róża jakoś ładnie. Gdybym teraz miała jakiś lettering zrobić i musiałabym napisać to słowo, to prawdopodobnie przeszłabym na drukowany. Albo zrobiła, nie wiem, poszukaną kaligrafię może. Nie, coś takiego. Nie, no nie wiem, jak to połączyć to O z Z. Mam teraz blokadę. Poddaję się, nie umiem napisać róży. Paulina pisze też, nie robi. Ja nie cierpię, tak mi się to nie podoba. Znaczy, umiem je napisać, ale mi się ono po prostu nie podoba w literach. Nie podoba mi się w wyrazach i nie lubię go. Bardzo rzadko tak piszę. Dobra, róże poddaję się, nie chcę się denerwować. To ma być przyjemne. Dobra, coś tutaj zobaczę. Lody na patyku kiedyś pisałeś. A, to było kiedyś, tak mi się wydaje, chyba pisałyśmy na jakimś letter party. Tylko była grafika, zrobiłam kompozycję, nie? Albo było inne hasło. Coś o ziemi było na pewno. Nie, tu nie ma. Więc nie wszystkie książki. Nie, tu chyba nie ma. Ktoś jeszcze ma siłę? Bo ja sobie jeszcze popiszę trochę. Mał już śpi. Oczy też fajne. Oczy też robiłyśmy. To bez tych początkowych letter party było, nie? Ale o tej ziemi było, tylko była cała taka fajna grafika. Zrobiłam wtedy kompozycję z książki, chyba z ziemią, z książki. Albo nie pamiętam. Dobra. O, jest Agata. Witaj, Agata. O, już się ziewa, nie włączyło, przepraszam. Ktoś jeszcze będzie? Bo wiecie, tak jak mówiłam, ja mam się czas jeszcze. Więc tak tutaj letteringuję. Tu nawet ładnie wyszło, nie? Jakbym tej róży nie schrzaniła, chociaż może jakoś to się uda ukryć, to mogę tutaj podrasować sobie te literki jeszcze, wiecie, cienie porobić, jakieś kreski i całkiem fajnie wygląda, nie? A, Kinga pisze, że ja też, czyli masz jeszcze. No, ja sobie tutaj będę pisać. Big Brother. Robimy Big Brothera. Dobra, Ziemia mówi nam więcej o nas samych niż wszystkie książki. Nie będziemy robić. Ja nie będę robić kompozycji. Na pewno nie będę robić kompozycji, ale będę sobie pisać, nie? Uff. Ziemia. I znowu Z. Widzicie? Ja tutaj napisałam takie Z. Ale tutaj takie. No, zdarza mi się, ale brzydki napis też. A może to było na Dzień Ziemi?
Nie, muszę trochę wolniej pisać, bo przez mole. Ja teraz nie robię kompozycji ani nic, tylko sobie po prostu piszę tak pojedyncze wyrazy, nie? Żeby sobie popatrzeć, jak one wyglądają. Coś niebieskiego. Chociaż nie, ten różowy był bardzo ładny. Chyba zakrętki są źle podłożone. Nie widzę różnicy. Co to ma być? Nie rozumiem. A, to był inny. Napisał. To był ten. Ziemia.
Paulina, dobranoc. To spadaj. Do usłyszenia. Twoja jeszcze nie śpi. Mój już śpi. Przed 8 już spał. Praktycznie po 7 już. Dobranoc. Tam się ziewanie włączyło. Czasami nawet jak coś napiszę i tak średnio to wygląda, to po dodaniu cieniów zmienia się w ogóle wszystko. Więc czasami można jeszcze coś uratować, nie? No, te osoby, które gdzieś tam w jakimś czasie dopiero doszły, dzisiaj nie ma jakiegoś takiego konkretnego planu, tylko takie spotkanie na spontanie, bez planu. Rozruszałyśmy trochę rękę, pisałyśmy trochę litery. Nie było żadnego konkretnego projektu, tylko takie rozruszanie ręki. Ćwiczenia na cienką drugą kreskę. Dobra. Coś tam jest, nie? Żadna kompozycja. To właśnie, jak nie macie pomysłu na kompozycję, to wystarczy jakieś takie słowa kluczowe napisać drukowanymi literami. Albo trochę większe, mniejsze litery i też jest jakoś w miarę jakiś napis, nie? Chociaż czarny nie będzie pasować, jakby miał tu różowy. Tylko ten pewnie nie będzie pasował też. Można jakieś wypełniacze, kropki, kreseczki, jakieś gwiazdy dodać, nie? Gdybyście chciały zamknąć to w całości, nie? W kwadracie czy w prostokącie. Dobra, to tu jeszcze. Tak patrzę, że znalazłam jakiś stary alfabet. Nie wiem, czy to był jakiś. Coś z newslettera chyba to było, albo na jakieś warsztaty to przygotowywałam. Ładne nawet. A, bo to jest oszukana kaligrafia. To było gdzieś w oszukanej kaligrafii. Pomału zapominam wszystko, gdzie, skąd, co i gdzie, co dodawałam. To już jest jakieś stare. I robię właśnie takie litery. Lubię tymi pisać sztabilo. Takimi pisakami. To są takie flamastry. Point Max.
Ale jeżeli ktoś chce czy nauczyć się rysować litery, czy ogólnie rysować jakieś zwykłe rysunki, to naprawdę warto wszystkiego spróbować, poćwiczyć, jakby zmieniać techniki, nie? Raz pisać, raz trochę rysować, może sketchnoting, troszeczkę jakieś takie proste ilustracje, bo ręka się wyrabia, naprawdę się ręka wyrabia. Ja w ogóle nic nie umiałam rysować, naprawdę nic, 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 nic. I teraz po kilku latach dalej jakoś nie rysuję, nie wiadomo jak, ale widzę z jaką łatwością mi już teraz przychodzi, a wcześniej przecież nic, kompletnie nie umiałam rysować. Chociaż musiałabym jeszcze sobie poglądać jakieś filmy, jak się cieniuje, gdzie cień musi padać, bo takie mam deficyty, nie? To jest takie amatorskie wszystko, ale mimo to ręka się wyrabia i później jest łatwiej rysować litery na przykład. Trochę za pędzel złapać, trochę za kredki. Czy tak jak mówiłam, nawet sketchnotki. Sketchnotki u was nawet są najlepsze na sam początek. Więc jak ktoś ma ochotę, to naprawdę nie poddawać się i po prostu próbować. A najlepsza pora, żeby zacząć, to wydaje mi się, że jest jesień, bo wtedy jest dużo czasu i o, to M mi nie wyszło. Takie nowoczesne szydełkowanie, nie? Kiedyś robiły panie na drutach. To chyba teraz też wróciło do mody, ale. Wiecie, takie niby nic, jakieś tam litery, ale właśnie wyrabia się ręka. O, Kasia, spóźniona, ale dotarłam. Witam. Czuję się tak bez planu, więc po prostu piszemy, malujemy litery. Jeżeli też chodzi o rysunek, tak jak mówiłam, albo jakieś proste sketchnotki, albo co też fajnie wychodzi, to proste kwiaty. Od kwiatów najlepiej zacząć, jakieś czy nawet kaktusy, że wiecie, doniczka, zielony kawałek czegoś tam i parę takich pączków kwiatów chyba jest najłatwiejsze. I liście, kwiaty, liście, coś takiego. I stopniowo, stopniowo dokładać jakieś pojedyncze elementy. I naprawdę po kilku miesiącach będzie coraz, coraz lepiej. Teraz takie ładne R wyszło tą techniką. O, S. Nie wiem, czy by było czytelne. W całym wyrazie pewnie tak, ale tak pojedynczo to nie za bardzo. Bo tak i tutaj muszę. Tak, teraz może lepiej będzie. No, ale to jest tak chwilowe, że coś wychodzi, a na drugi dzień jest trochę inaczej. Nie, bo ręka nie jest jednak, nie działa jak komputer, że zawsze będzie tak samo, nie? Jednak na tym polega ten urok, żeby było za każdym razem troszeczkę inaczej.
Coś tu mi nie pykło z tym X. Tak, ta linia, tak. A Angelika, miałam się ciebie zapytać, jak ty doszłaś teraz do tego wyklejania? Jak na to wpadłaś? Skąd to się wzięło? Czy tak zaczęłaś wyklejać? Ja cię oznaczałam u takiej Andrei. Ona jest z Hamburga, ją kiedyś poznałam. I ona super pracę robi, właśnie też wykleja, tylko że ona maluje też trochę, nie? Widziałaś, ona tak nie wykleja liter, tylko bardziej, ale też czasopism sobie wycina jakieś postacie i tam trochę stempluje, maluje, bardzo fajnie to wygląda. I ona jest, właśnie ona chyba, ona pracuje w marketingu takim, że ona robi wywiady z dziewczynami takimi kreatywnymi. To sobie, jak masz czasami czas, to sobie ogląda jej konto, bo fajnie się rozgadałam i źle to zrobiłam. Ma fajne konto, o. Tylko że ona nie wiem czemu usunęła jakiś czas temu, bo ona miała chyba 10 tysięcy obserwatorów i mnóstwo tych zdjęć. I nie wiem, czy jej zablokowali, czy ktoś jej zhakował konto i ona zmieniła i ma teraz mało tych prac tam na tym koncie, ale bardzo mi się to podoba. Jakiego papieru używam? Pewnie to jest Mondi. Mondi 80 gramów. Mondi od drukarki. Patrz, jakie tutaj fajne X miałam. Tak, tak i tak. Fajnie to wygląda, zobaczcie. Nawet nie pamiętałam, a tutaj zauważyłam. Jesteś fanką poezji Szymborskiej. Ona robiła kolor od dawna i oglądałam. Potem trafiona dziewczyna z Krakowa, wyciek myśli. Aha, a czyli przez Szymborską. Tak to się zaczęło. Super. Fajnie to wygląda. No a widziałaś tutaj Andrzej, nie? Że ona właśnie wycina jakieś postacie z gazet, takich modowych i właśnie jak to zobaczyłam, tak pomyślałam o tobie. Znaczy jak u ciebie zobaczyłam, to pomyślałam, żeby ci pokazać Andrea, żebyś sobie podpatrzyła, co ona robi. Brzydko, ale tak bym teraz napisała. I to nieszczęsne Z, chociaż w wersji tej takiej, zobaczcie, takiej pisanej nawet spoko wygląda. A takiej braszpynowej nie cierpię, jakoś tak nie przepadam. Widzieliście jeszcze pojedynczo w miarę, ale jeszcze jak widzę połączenie SZ albo RZ, mam ciarki aż na skórze, jak mam to pisać. Wiecie, o co mi chodzi, nie? RZ, albo S, chociaż S i Z w miarę, zobaczcie. To jeszcze ujdzie, ale RZ, CZ. Tragedia. Nie znoszę tego połączenia. Rzepa? Nie pamiętam, czy RZ, czy że skropka RZ. Ale rzep na pewno RZ. No jeszcze jakoś poszło, czapla. Jeszcze jak jest jedno, to jeszcze ujdzie, nie? Ale miałam napisać szyszka. Szyszka. Dlatego tutaj automatycznie już takie Z piszę, bo już podświadomie się go boję. Znaczy boję, wiem, że mi się nie będzie podobało. Szyszka, napiszę teraz takie, wiecie, to takie francuskie chyba? Nie pamiętam.
tragedia. No ja nie cierpię tak. Dobra. W pół do dziesiątej. Czas do mycia i do spania. Szwaczka. Tam będzie bardzo dużo tego. Szwaczka. Też będzie takie beznadziejne. O, zobaczcie, jak to okropnie wygląda. Takie S i takie Z. Szy. Tak, w miarę jeszcze nie. No lepiej, nie? Wygląda, chociaż tutaj się trochę się rozjechało. Tak mi się wydaje. Krótki jest ładniejszy. No, też mi się bardziej podoba. Gdzieś tam czasami fajnie można sobie tak napisać, ale zazwyczaj nie fajnie to wygląda, moim zdaniem. Tutaj przydałoby się ten Y z L połączyć jakoś, nie? Bo tutaj jest bez. I tak trzy po sobie, czy dwie po sobie niepołączone, tak nie za bardzo. Motyles. Właśnie jak tak piszę, to mi się robi tutaj taki kąt, bo chciałabym napisać, żeby było tak ładnie. O, widzicie, znowu nie umiem. Żeby to było takie ładne, zaokrąglone. Tak na szybko, nie? A jak robię na szybko, to się robi taki szpikulec. Everest. I znowu, niestety. Tutaj nie muszę łączyć, będzie ok, ale tutaj, żeby to połączyć jakoś. Motyl. Albo tak. Nie, 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 nie.
to o też nie wychodzi. Motyla noga. Ktoś, czy może, jak ktoś może, gdzie dorwę braszpeny z stabilą? Aha, ty mi co teraz pisze. Ktoś chyba kupował na Allegro, z tego co kojarzę. Chyba mi się nie chce. Już wyczerpałam swoją radość w pisaniu. Więc chyba będziemy pomalutku kończyć. Znaczy ja będę pomału kończyła. A wy możecie pisać dalej. Oj, butelka mi się już wraca. Już czuję, starczy. Starczy, starczy. Więc dzisiaj było takie na spontanie. Rozruszanie ręki powakacyjne. Nie, wakacje jeszcze trwają, co ja mówię, ale takie międzywakacyjne. Nie, nie musimy tu jakichś projektów, nie wiadomo jakich robić. Mnie już też nie idzie, Angelika, piszesz. To chyba jednak, ile jesteśmy już? 1,5 godziny, no to akurat, nie? To już tak, koncentracja już nie jest taka, jak była i już się nie chce, nie? To już jednak starczy. Ile można tego dobrego, nie? Po pewnym czasie już... W pewnym czasie już się nudzi. Co innego jak na warsztatach, gdzie jest jakiś taki plan, wiecie, że się idzie punkt, krok po kroku, odhacza się punkty, znaczy w sensie jest jakaś agenda, są jakieś projekty, a tutaj było takie na rozruszanie ręki. To wszystko idzie do śmieci. Śmieci. To było, a to... To nawet wyszło, nie? Zrobię zdjęcie i wrzucę do grupy. I ten alfabet też nawet w miarę wyszedł. To sobie zachowam. I tylko śmieci. A to zostanie. A, dziękuję, że było spontanicznie. Litery już idą w kolfony, no tak. Jednak, nie? Za dużo. Poćwiczone, nie? Poćwiczone. Czas się zbierać. A ja już też nie mam. U mnie 10:00 chodzę, zazwyczaj chodzę spać przed dzień, tak o 10:00. Dobra, to dziękuję wszystkim za uwagę i pewnie kiedyś się znowu usłyszymy, pewnie we wrześniu. Trzymajcie się ciepło i do popisania w grupie, na fanpage'u. Jestem ciekawa też na wasze prace. Pokażcie też, co tam tworzycie w międzyczasie. Fajnie zobaczyć, co tam się u was dzieje. Dobra, pa, pa. Dzięki za